złapała mnie na dziecko. Oczywiście dziewczyna z wioski, no to z rodziny zamożnej, więc chyba to każdy zdrowy, rozsądny człowiek chyba wie, o co chodzi, nie? Powiem ci tak, i ja absolutnie wierzę w to, co ty piszesz, że ona chciała się wstrzelić, jak każda kobieta, w taką rodzinę, tak? Czyli wygodnie żyć. Chodzi o to, wiesz, żebyś nie miała do nas żalu, nie? Możesz na nas liczyć. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj porozmawiamy o podpalaniu wizerunku innego artysty, rozmowie z medialną parą pod przykrywką pomocy ich dziecku i wielu, wielu innych. Ale zanim przejdę do materiału, to zapraszam na blok reklamowy ze sponsorem dzisiejszego odcinka. Twój dzień zaczyna się tak jak zawsze. Oglądasz swoich ulubionych youtuberów. Odepchnij go lub obejmij go. Chet, już jestem. Słuchasz influencerek, które mają produkty godne polecenia? Nie znałam, trzeba sprawdzić. Tylko czy stać mi na ten szampon? No właśnie. I tutaj przychodzi rozwiązanie dla ludzi takich jak ty. Takich? Czyli takich. Zainstaluj wtyczkę AleRabat, aby śledzić zmiany cen twoich ulubionych produktów i kupować je w najkorzystniejszym momencie. Wtyczka poinformuje cię o promocjach, a ty ze spokojem kupisz kosmetyki, ubrania, elektronikę czy zamówisz jedzonko na dowóz. Co więcej, jeśli czekasz na jakiś produkt, to pamiętaj, że masz możliwość otrzymywania powiadomienia o tym, kiedy będzie on dostępny w promocji. Wow, mega wow, wow! A teraz mi powiedz, wybierasz się może na safari? Nie. To nic! Bo AleRabat ma dedykowaną aplikację mobilną i też działa na Safari. Koniec z patrzeniem się w piękny kalendarz z Claudelizą. Ty mówisz... Ale wtyczka. A my mówimy AleRabat. Blok reklamowy za nami, linki do wtyczki znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz przejdźmy do głównego materiału. Od pewnego czasu przyglądam się działalności Pawła Pawelca. Jest to prezenter Radio Box FM, wcześniej pracował w Radiu SK. Obecnie prowadzi audycję Kochaj albo Rzucaj w Vox FM oraz współprowadzi program Pierwsza Zmiana Show. No bo ludzie cały czas interesują, okay, jakim dobra. Teraz jest, czy tęsknią za sobą, czy to był twój kolega. Cofnijmy się zatem do 2017 roku, kiedy Pawelec pracował w Radiu SK. Jedną z audycji, które tam prowadził, był Bal czy Szmal. W skrócie polegało to na tym, że zgłaszali się do niego uczestnicy, którzy chcieli się umówić z drugą osobą na kolację. Zazwyczaj chodziło tutaj o to, że para była skłócona i w ten sposób ta kolacja miała być takim wyciągnięciem ręki na zgodę. No i Pawelec rozmawiał z tą osobą, która się zgłosiła, potem dzwonił do tej osoby, którą zgłoszono i zadawał pytanie, czy ta osoba wybiera tytułowy bal, czyli kolację, czy szmal, czyli w tym przypadku 50 zł. Bardzo ją zraniłem tym, że pisałem do innej, do byłej przyjaciółki sprzed wielu lat. Takie narzędzie wybrałeś na zranienie. Też wszedłem na portal z ogłoszeniami towarzyskimi i właśnie to była popisowa. Ta przyjaciółka. Wiem, że mnie kocha. Mnie zainteresowała. Spotkałeś się z nią? No niestety raz to zrobiłem. Okej, czyli zradziłeś. No. Do Gosi. 3,5 roku razem, no i kryzys. Sam nie wie, czego brakowało, ale tęskni i myśli wyłącznie o tobie. Wiecie, ja jestem zdania, że nad relacją trzeba pracować razem. I jeśli wam coś się nie układa, to albo to przegadajcie, albo zaczerpnijcie po prostu pomocy. Ale mówienie komuś, że jest współwinny zdrady i usprawiedliwianie tamtego zachowania, mówiąc, że... Wiesz, że ty jesteś współwinną tej sytuacji. Jak mogłeś nie zauważyć, że czegoś temu facetowi brakuje? To jak dla mnie jest po prostu toksyczne. Jak mogłaś nie reagować, kiedy... Może dlatego, że non-stop jego nie było w domu, a szukał wrażeń, to niech sobie dalej szuka, z dala ode mnie. A jeżeli chce cokolwiek naprawiać, to niech zacznie od siebie. Kobieta ostatecznie wzięła pieniądze, a Paweł podsumował to słowami... To samo tamtej piszesz? Kopiuj, wklej? Ja to nawet się cieszę, że wzięłaś szmal, że mi się tu nie udało. Niech sam wybuli kasę na kolację. I okej, ta cała rozmowa miała taki dość lekki wydźwięk, ale przyznam, że już troszkę zaczyna mi się zapalać czerwona lampka w głowie. Puściłam więc kolejny odcinek, w którym facet chce odnowić kontakt ze swoją dawną przyjaciółką, która się w nim podkochiwała. Myk jest taki, że ten facet jest w związku z innym mężczyzną. Magda. A twoja dziewczyna? Chłopak. Jeszcze raz, nie rozumiem. Chłopak. A, ty masz chłopaka. Tak. No teraz rozumiem tą sytuację. A ona wiedziała, że kochasz inaczej? Wiedziała. O, zakochała się dziewczyna w geju. Bal. Czyż ma? I tutaj ponownie rozmowa jest prowadzona na takim luzie. Liczyłaś na to, że się chłopak ogarnie i normalnie ciebie przytuli. No troszkę tak liczyłam, nie ukrywam, no ale... Ja też mu to powiedziałem, wiesz? Strasznie mu ciężko też przyszło powiedzieć mi, że jego miłością jest mężczyzna.
Ale mam kolejny zgrzyt, kiedy Pawelec rzuca takim tekstem. Czy twoim zdaniem Emil jest do uratowania? Co ciekawe, sama uczestniczka z jednej strony mówi, że oczywiście będzie go akceptować. A ja będę go zawsze akceptować. A z drugiej strony stwierdza, że... Uważam, że jest do uratowania. Ostatecznie Magda zgadza się na kolację, a Pawelec na sam koniec tak żartobliwie dodaje, że... Może coś by tam ci się jednak przekręciło, chłopie, no. Kto ci dzieci urodzi, Emil? Kolega? Nie sądzę. Jakiś czas później, bo w 2019 roku, Pawelec przeszedł do radia Vox FM i tam zaczął prowadzić dość podobny format Kochaj albo rzucaj. I przyznam wam, że trochę myślałam o idei tego typu programów. Mamy uczestnika albo uczestniczkę, chcącego dotrzeć do osoby, która nie chce mieć z nim kontaktu. Więc zamiast to uszanować, ta osoba wysyła formularz zgłoszeniowy do Vox FM, w którym podaje swoje dane osobowe oraz opisuje swoją historię miłosną. A potem dzwoni się do osoby, która w sumie niczego nie podpisywała i wciąga się w ją w publiczną dyskusję na temat jej życia prywatnego. Na antenie radia, przed obcymi ludźmi, to jest przerażające, bo wyobraźcie sobie, że nie wiem, pokłóciliście się z kimś i nagle dostajecie telefon. Cześć Agnieszka, słyszałem, że byłaś w klubie ostatnio i zdradziłaś Kamila z jakąś tam Justyną. Chcesz nam o tym opowiedzieć? A jeśli chcecie posłuchać oryginalnej rozmowy, to proszę bardzo. Kobieta spotykała się z facetem, potem przez 2 lata się nie widzieli, a jak się spotkali, no to znowu zaiskrzyło. No i tutaj wchodzi Pawelec. Ty opisz teraz ty siebie. No, rude włosy, kolczyk i tam schudło mi te sprawy. Z brzyduli zrobiłaś się księżniczką? Przyznam, że już ta część jest troszkę niesmaczna, ale idziemy dalej. Ale w pępku kolczyk, czy... Nie, pod ustami. Czyli przekute wargi masz? No. No dobra, to wiele mówi o dziewczynie, wiesz? A tego nie wiedziałam. A ja ci mówię. Tak, to mówi na przykład to, że jej się podoba kolczyk w wardze. Co? No dobra, ale clue tej historii jest takie, że nie wiadomo, czy ten facet nie będzie ojcem dziecka ze swoją byłą partnerką. Czemu dziwna sytuacja ma miejsce? Obiecałeś, że pójdziecie na tamto, byliście parą, nagle się odzywa twoja była, Kasiunia, pisze oficjalnie na Facebooku, że jest z tobą w ciąży. Głupia sprawa, nie? Słuchaj, to bardzo odważny facet jest. No dziwne, że się rozłączył, no. Nie rozumiem, dlaczego on nie chciał porozmawiać o ciąży z poprzedniego związku na antenie radia? I nie chodzi mi tutaj o bronienie tego typa, bo tak naprawdę... Ja nie wiem, jak tam rzeczywiście było. Pawelec też tak naprawdę nie wie. Więc w ogóle nie nam to oceniać. No i już pewnie nie będzie odbierał, wiesz, tak coś czuję. Myślę, że ma bardzo dużo brudu za pazurami, niestety. Teraz będzie kolejna próba. Myślę, że już nie będzie chciał ze mną rozmawiać, ponieważ okaże się, że byłaś dziewczyną wyłącznie do rzeczy miłych i przyjemnych, ale niepoważnie brana. Wiem, że na tym polega ten program, ale dla mnie to jest niepojęte, że pozwalają obcemu typowi wtrącać się w ich związek. Albo były związek. Znaczy się, nie wiem do końca, kto mówi. Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony. Witam cię serdecznie. Chciałem cię umówić z dziewczyną, z którą byłeś, sypiałeś. Okazuje się, że prawdopodobnie jednocześnie ze swoją byłą Kaśką. Zachowujesz się trochę irracjonalnie. Ona nie wie, o co chodzi. Chce wiedzieć, do czego była ci potrzebna. Czy ty ją kochasz, czy nie. Ja również nie wiem, o co chodzi. Nie wiem do końca, kto dzwoni. Nigdzie się nie zgłaszałem. A w ogóle skąd ten numer pan ma? Okej. Przyznam, że strasznie mi się tego słucha. A komentarz Pawelca, który przy tym wszystkim stara się być taki wyluzowany... Bartuś, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. I wzajemnie. Trzymaj się i nie wykorzystuj kolejnych dziewów, dobra? No, na razie. Miło, cześć. Jest jeszcze gorszy. Ale żeby nie było, wierzę w to, że komuś rzeczywiście ten program mógł pomóc i dostał jeszcze kolację za darmo. Powiem wam, że zaciekawiłam się regulaminem tego typu programów. I na przykład znalazł się tam zapis o prawie do wniesienia skargi i żądania usunięcia swoich danych osobowych. Tyle, że on dotyczy osób, które się zgłaszają, a nie tych, które zostają zgłoszone. Mówiłam o regulaminie, że trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy, a co jeśli są wyjątki i kiedy jest jakaś medialna sprawa, dzwoni się do tego kogoś, mimo że się nie zgłaszał? Dość ciekawa sytuacja miała miejsce pod koniec zeszłego roku. Wtedy właśnie syn Zenka Martyniuka, Daniel, rozstał się ze swoją żoną Eweliną, z którą mają córeczkę Laurę. W dużym skrócie, para wzięła rozwód po 2 latach, a sam Daniel przed sądem komentował to tak. Matką złapała mnie na dziecko, oczywiście dziewczyna z wioski, która chce coś od kolesia, który ma pieniądze. Może nie ja, ale mój ojciec. Chyba to z rodziny zamożnej, więc chyba... No, to każdy zdrowy, rozsądny człowiek chyba wie, o co chodzi, nie?
Dodatkowo był problem z tym, żeby Daniel się widywał ze swoją córeczką i nagle, w ramach programu Kochaj albo rzucaj, Pawelec, niczym dobry Samarytanin, dzwoni do Daniela, żeby załagodzić konflikt, a to wszystko dla dobra ich dziecka. Chciałbyś wyciągnąć ręki do niej chociaż? Nie wiem. No bo wiesz, rośnie ci córeczka. Nie wiem. O tym cholera myślę. Ja sam mam córkę. Siemcio, postanowiłam, że się teraz wtrącę, bo montuję sobie ten odcineczek i teraz jest mowa o tym dziecku. Zaczęłam jeszcze bardziej szperać w internecie i znalazłam aferę sprzed około 10 lat, bo w 2010 roku miała miejsce. I dotyczy właśnie Pawła Pawelca, który tak naprawdę nazywa się Paweł Trzoch. On od 15 lat wtedy miał już żonę, Agnieszkę, która bardzo chciała mieć dziecko. I okazuje się, że ona przez ten cały czas nie wiedziała, że Pawelec ma dwójkę dzieci z dwiema różnymi kobietami. Kobieta, która od 15 lat żyła nadzieją na dziecko, dowiedziała się, że jej mąż ma dwoje dzieci z dwiema różnymi paniami. Nie tylko z Marzeną Popowską, lecz także z koleżanką Pawelca, Moniką. Według wersji Trzocha układ z Moniką miał być sposobem na zrealizowanie marzenia o dziecku w tajemnicy przed żoną. Pawelec robi jednak z siebie ofiarę spisku kobiety. Kiedy Monika poprosiła, bym został ojcem jej dziecka, pomyślałem, że to moja jedyna szansa. Warunek był jeden. O niczym nie ma prawa dowiedzieć się moja żona, bo to by ją zabiło. Gdy Monika zaszła w ciążę, okazało się, że wcześniej ustalone zasady już nie obowiązują. Chciała, żebym odszedł od żony i założył z nią rodzinę. Mówiłam też o jeszcze jednej kobiecie, takiej Marzenie. To jest partnerka Piotra Tymochowicza, to nie jest Paweł Pawelec. Marzena Popowska wystosowała już oświadczenie, w którym opowiada, jak DJ Pawelec, czyli Paweł Trzoch, dowiedziawszy się o ciąży, namawiał ją do aborcji. Teraz walczy o prawa do małej Nataszy, w sensie Pawelec, pozując na łamach tygodnika Wprost z wynikami testów DNA, które stwierdzają, że jest jej ojcem w prawie 100%. Byliśmy w sobie zakochani, wspomina w rozmowie z tygodnikiem o romansie z Popowską. Kiedy Marzena była w ciąży i przez półtora roku po narodzinach dziecka regularnie się spotykaliśmy, wyjeżdżaliśmy, bywaliśmy u znajomych, wszyscy wiedzieli, że mamy romans i że z tego romansu narodzi się dziecko. Tak, przypominam, że Paweł był w tym czasie żonaty, że na boku miał dziecko, o którym nie powiedział i wtedy wyszło na jaw, że ma mieć jeszcze jedno dziecko. Wspominam o tej sprawie, bo myślę, że ona ciekawie dopełnia wizerunek Pawelca. Ale dobra, wróćmy już do sprawy Daniela. No bo wiesz, rośnie ci córeczka. Nie wiem. O tym cholera myślę. Ja sam mam córkę. Możemy jutro o tym porozmawiać, dzisiaj nie chcę. I jak dla mnie, ten fragment idealnie pokazuje to, że Daniel się tam nie zgłaszał. Pawelc się nie poddaje, więc żeby podtrzymać rozmowę, stosuje bardzo ciekawe techniki. Zadzwonimy do niej i ja będę w twoim imieniu najpierw ją przepraszał, prosił o zgodę. To jest fajna rzecz, a tobie to da możliwość wyczyścić to gówno. Będziesz miał z głowy czystą i będziesz mógł sobie dalej robić, co będziesz chciał. Nikt nie powie, że jesteś nieodpowiedzialny. W Hollywood to nikogo by nie zaskoczyła taka historia. Ja wiem właśnie, ja się po prostu w złym kraju urodziłem. Tak, a tu to wszyscy robią z tego... szum jak nie wiadomo co, nie? Tak, dokładnie. On doskonale rozumie Daniela. Ta jego żona to na pewno chciała się wstrzelić w rodzinę popularnych Martyniuków. Powiem ci tak, ja absolutnie wierzę w to, co ty piszesz, że ona chciała się wstrzelić, jak każda kobieta, w taką rodzinę, tak? Czyli wygodnie żyć. A magazyny? Oj, jak Paweł ich nienawidzi. Takie bzdury piszą. Nie mogę czytać tych bzdur, które piszą. I trzeba przyznać, że Pawelec naprawdę dobrze to rozegrał, bo nie tylko podtrzymał rozmowę, ale i dostał też jakieś smaczki zza kulis. Ja ci powiem. Jedziemy i jej matka napisała, co, potrafiłeś sobie tylko dziecko zrobić, a teraz co? I on do tego patrzy i zobacz na telefon, się rozpłakała. I on mówi, co to napisała? Potrafiłeś sobie zrobić dziecko, a teraz dla ciebie trzeba myśleć? I mówię, co to jest, Ewelina? I wtedy matka na niej się przestała odzywać. A Ewelina? No cóż, tutaj się nie udało ją podpuścić, bo po prostu odmawiała udzielania odpowiedzi. Ty zawsze będziesz w opiece opinii publicznej, bo ty jesteś mamą. Powiedz mi, jak to widzisz? Czy jest szansa, myślisz, żeby pogodzić cię z tym Danielem? Ja mam ogromny szacunek do pana i ja sobie postanowiłam, że zostanę chyba już przy tym już na zawsze, że nie będę tego komentować, nie będę udzielać jakichkolwiek wywiadów. Ja niczego nie chcę od ciebie wyciągać, ja chciałem, żebyście wy się pogodzili, myśląc wyłącznie o Laurze. Chciałbym, żeby była pomiędzy wami zgoda, no ale jak ty powiedziałaś, że nie chcesz, to... Znaczy, powiem tak, ja nie udzielę żadnego wywiadu, nie skomentuję tego. I tak naprawdę można się zastanawiać, ile w tej rozmowie rzeczywiście było dobrych intencji Pawła, a ile chęci podpinania się pod medialną sprawę pod płaszczykiem pomocy ich dziecku. Zresztą, jeśli o intencjach mówimy, to dodam, że w jednym z wywiadów, a propos wcześniej wspomnianego programu Balczy Szmal, Pawelec przyznał, że obawiałby się oszustw, gdyby była wyższa kwota dla osób, które wybrały hajs. I ta obawa jest jak dla mnie w pełni zrozumiała.
ale jednocześnie dodał, że on najchętniej zamieniłby te 50 zł na 5, aby to odrzucenie bardziej kogoś zabolało. To co my tam mówiliśmy o tych dobrych intencjach, żeby pomóc dziecku? Ciekawe jest też to, że nawet jak Paweł się nie dodzwoni do osoby, która została zgłoszona, to pisze do niej, aby była pod telefonem, bo znowu zadzwoni, ale nie mówi w jakiej sprawie. Mamy tyle konkursów w Esce, że ludzie nie mają pojęcia, w jakiej sprawie zadzwonię, a potem już jest za późno. Trzeba rozmawiać. O ile program Balczy Szmal dział się kilka lat temu, to sprawa z Martyniukami ma zaledwie rok. A kolejna sprawa, o której wspomnę, działa się dosłownie miesiąc temu. Obecnie Pawelec współprowadzi program Pierwsza Zmiana Show i według opisu jest to program satyryczny z założenia kontrowersyjny i wyrazisty. Ogólnie to przychodzi jakiś artysta, są mu zadawane niewygodne pytania i pomiędzy tymi pytaniami on też występuje na scenie. I 12 listopada tego roku miała miejsce premiera odcinka z zespołem Piękni i Młodzi. W skrócie jest to zespół disco-polowy, który został założony przez Dawida Narożnego i jego ówczesną żonę Magdę. Stali się bardziej popularni w 2013 roku, kiedy zajęli drugie miejsce w Must Be The Music. W 2019 roku, po 7 latach małżeństwa, para się rozwiodła. Ogólnie no to też mają córkę. No i w Sylwestra 2019-2020 wyciekło dość kontrowersyjne nagranie, kiedy to Dawid z ukrycia nagrywa swoją byłą żonę i pyta o ich córkę. No gdzie jest? No gdzie jest moje dziecko? Moje dziecko jest po twojej opieku w tym momencie. Jak było po twojej opieku, to ja się nie interesowałem. Bieg! Gdzie się zachowujesz? Cała sprawa zakończyła się szarpaniną i w ogóle pobiciem. Ja nie będę dzisiaj wchodzić w szczegóły tej sprawy, ale ogólnie no, Dawid wyleciał z zespołu. Wróćmy do programu Pierwsza Zmiana Show. Program zaczyna się występem, w którym Pawelec oraz muzycy zakładają na twarz maski z podobizną byłego męża Magdy, które ta zdejmuje i rzuca na podłogę. W całości przyśpiewają słowa: dziś będę gwiazdą, ty marnym tłem. Idziemy dalej. Ledwo po rozpoczęciu rozmowy z zespołem, Pawelec ponownie wyjmuje maskę z podobizną byłego męża Magdy i z uśmiechem na twarzy podpala ją przed kamerami. Dobry żart, nie? Super. Nie wiedzieliśmy, jak się zachowacie, ale... Chodzi o to, wiesz, żebyś nie miała do nas żalu, nie? Możesz na nas liczyć. Żebyś, wiesz, nie można używać ognia w tym studiu. Tak, żebyś wiedziała, wiesz... ile to wszystko tutaj kosztowało, generalnie, Paweł. Żebyś wiedziała, wiesz, że mamy poczucie humoru i że nie chcieliśmy zrobić ci krzywdy. Ale dobrze, że to... Świniakiem podjeżdżę. I chociaż Magda jeszcze na początku wywiadu powiedziała, że ten temat u mnie jest zakończony i jak ma się gdzieś kończyć, to zupełnie na pewno nie w mediach, bo ja nie mam ochoty o nim rozmawiać, bo ja się skupiam na sobie, nie na nikim innym. To Pawelec dokładnie od tego zaczyna swoją rozmowę, tłumacząc to tym, że przecież to tak bardzo wszystkich ciekawi. Załatw sprawy teraz od początku do końca. Proszę. No już są chyba załatwione. Ale nie, no bo ludzie cały czas się interesują, okay, jakim teraz jest, czy tęsknią za sobą, czy to był twój kolega. A pamiętacie, jak przed chwilą opowiedziałam o sprawie Martyniuków i dzwoniącym do nich Pawelcu? No to tutaj mamy poniekąd powtórkę z rozrywki. Wiesz, co ja robię w Radiu Vox FM? Dlaczego ty od razu do mnie nie zadzwoniłaś, żebyście wysielegał w co rozstanie? Kurde, blaszka, no! To się nazywa kochaj albo rzucę. Tak, gdybyś tego rzuciła, zrobiła kropkę na D, on by cię uwielbiał. Ostatecznie Magda powiedziała, że ma już dość tego tematu. Stwierdziłam, że jak dzisiaj będziecie drążyć ten temat, to po prostu zaproście tego pana. Nie, ale... Zaproście tego pana i po nim sobie porozmawiajcie. Więc Pawelec dalej o nim gada. Nawet nie chce się o tym gadać, bo ludzie, ile można drążyć temat, który tak naprawdę jest nic nie wart w tym momencie. Dobrze, składasz mu życzenia na święta Bożego Narodzenia. Wracając jednak do podpalenia wizerunku, to Dawid Narożny wypowiedział się na ten temat na swoim Instagramie. Wiedzieć, że zostałem w bardzo nieelegancki i właściwie przykry sposób wywołany do tablicy. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego została spalona moja podobizna. Powiem wam szczerze, że zupełnie nie rozumiem, po co w ogóle takie zabiegi są stosowane w poważnym programie. Wydawałoby się, że prowadzonym przez poważnych ludzi, mianowicie przez Norberta Bieńkowskiego, przez Konrada Piwowarskiego, no i przede wszystkim przez Pawła Pawelca, który wydawałoby się, że z racji swego wieku jest już poważnym facetem i nie będzie bawił się w zabiegi tego typu. I o ile jak dla mnie strasznie chujowym jest zachowanie Pawelca, to dziwnie mi się słucha trochę argumentu na zasadzie, że Pawelec już ma swoje lata i powinien się zachowywać poważnie. Ale może dla mnie jest to dziwne, bo po prostu się ostatnio dużo nasłuchałam Pawelca i on ma dla mnie taki vibe wujka na weselu, który próbuje być młodzieżowy. Miło, cześć! Palenie czyjegoś wizerunku, palenie czyjegoś zdjęcia na antenie tylko po to,
żeby przysporzyć sobie więcej fejmu, albo żeby, jak to ktoś w tym programie powiedział, pudelek napisał, no to jest to naprawdę bardzo słabe, bardzo przykre i nie przystoi. I tutaj się w pełni zgadzam. I ciśnie mi się na język, wy wiecie co. Boże, mamo, pudelek o mnie napisał. Dalej Dawid zmienił trochę swoją narrację i wywlekać jakieś brudy, że zdradzają swoje żony z małoletnimi dziewczynami po koncercie. Obu moich byłych przyjaciół z zespołu, właściwie Świńskiego i jakże Kurewskiego, no bo jak można nazwać sytuację, w której żonaty mężczyzna jadąc do pracy po każdym klubie bierze sobie jakąś małolatę, zaciąga ją do hotelu. Co więcej, Dawid powiedział, że jego koledzy mieli choroby weneryczne, o czym nie powiedzieli swoim żonom. Owi koledzy mieli problemy natury, choroby weneryczne. A na koniec dodał, że ma nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do produkcji i prowadzących, a on sam zamierza udać się do prawnika. Nie wyobrażam sobie w ogóle poniżania kogoś. Pozostaje mi współczuć tym żonom, że właśnie takiego świniaka, takiego prosiaka trzymają tak naprawdę pod jednym dachem. Ja również w poniedziałek zgłoszę się do prawnika i zobaczę, co zrobić z tą sytuacją. Na koniec zostawiłam sobie jeszcze jedną gałąź działalności Pawelca, która w jakiś magiczny sposób zlepia ze sobą niektóre wątki jeszcze bardziej. Pawelec prowadzi firmę DJ Pawelec, w której można go zamówić jako wodzireja na imprezę. Tak z ciekawostek, w zakładce "Tego nie dowiecie się nigdzie indziej" znajduje się pytanie o wykształcenie muzyczne. Myślicie, że Paweł mówi tam o jakichś swoich osiągnięciach, o jakichś szkoleniach, kursach? Nic z tych rzeczy. Paweł po prostu odpowiada, że gram na gitarze, na basie, śpiewam. Ja kiedyś grałam na pianinie, więc teraz będę wiedziała, że mogę to wpisać w CV jako swoje wykształcenie muzyczne. A i tak w ogóle to ja wiem, że to jest zakładka, tego nie dowiecie się nigdzie indziej, ale dlaczego oni w ofercie weselnej nagle wymieniają ulubione książki i filmy Pawła Pawelca? Co jest? Ale przejdźmy do sedna, bo ofertę Pawelca znajdziemy też na stronie Wesele z klasą. DJ Pawelec to znani i lubiani prezenterzy radiowi i DJ eventowi. Artyści, konferencjerzy, celebryci. A wśród nich Patrycja Markowska, Sławomir i Zenek Martyniuk? Więc wcale mnie nie dziwi, skąd miał telefon do jego syna i jego byłej żony. A zaraz za Zenkiem w ofercie są piękni i młodzi. Także, jak widać, tutaj ekipa też się zna. Wiesz, żebyś nie miała do nas żalu, nie? Tak swoją drogą to dość ciekawe jest to, że jest napisany Wieczór Gwiazd i oni są jako punkt 5. A wiecie, co jest pod punktem 1? Paweł Pawelec jako gwiazda wieczoru. Jeśli chodzi o opinie, no to w większości są pozytywne. Paweł, człowiek, który kocha to, co robi. Mega profeska w przygotowaniu się do prowadzenia naszego wesela, wspaniała oprawa muzyczna, a światła zachwyciły wszystkich gości. A z tych negatywnych, no to na przykład mamy taki. Nie mieści mi się tutaj cała opinia o usługach, tak więc w wielkim skrócie. Nie polecamy ze względu na brak profesjonalizmu, bezczelność, gwiazdorzenie, nieodpowiednie dyskusje z gośćmi, żenujące teksty oraz niewyjaśnione finalnie rozliczenie usługi. Pawelec na to wszystko odpowiada tak. Olga to ta pani, która na koniec przyszła porozmawiać ledwo stojąc na nogach? O braku kultury w doborze słów nie wspomnę? Uwagi powyższe po przedłużeniu przyjęcia o 2 godziny zupełnie nie na miejscu. Ja nie byłam na tym weselu, więc oczywiście nie wiem, jak było naprawdę, ale patrząc nawet na opis świadczonych usług, no to tutaj oni nie robią za darmo tego. Nawet w ofercie jest napisane, można umawiać się na przedłużenia. Nie gramy dla jednostek, gramy dla ogółu gości. Prywaty zostawiamy na prywatki. Powiedział Pawelec chwilę po tym, jak wyśmiał, że ta kobieta ledwo stała na nogach. Przykro mi, że taką opinię dostałem. No biedny Paweł, no jak ktoś śmiał mu zarzucić gwiazdorzenie? Mam nadzieję, że chociaż dostał te 5000 honorarium. Opowiedziałam wam dzisiaj o wielu różnych sytuacjach, które działy się na przestrzeni lat. Czy zatem Pawelec to jest fajny facet, który ma dobre intencje, ale po prostu zdarzają mu się wpadki? Czy może bardziej arogancki showman, który pod maską tego dobrego i troskliwego wuja tak naprawdę wcale nie myśli o innych? Jak zawsze te oceny pozostawiam wam. I to tyle na dzisiaj, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Przypominam na koniec o wtyczce Ale Rabat, linki do niej znajdziecie w opisie. Jak zawsze dziękuję moim wspierającym za wsparcie tego kanału. Zapraszam też na moje social media, Discorda, fanpage'a i Instagrama. Bez odbioru.